Dzień dobry Państwu. No tak. To miał być film o tym, jak mielę sobie zrębkę taką piękną na ścieżki i potem kolejny miał być o tym, jak tą zrębkę tam układam i zaszczepiam drugą dawkę grzybni, którą jeszcze mam. Ale nie wiem, czy to już widać, czy jeszcze tego nie widać na tych filmach. Jestem człowiekiem o wyjątkowym szczęściu. Jednym z tych, którzy złamaliby sobie palec w dupie. Dlatego głównie tam nie grzebię na wszelki wypadek. I ten rębak, który wypożyczyłem, okazał się rębakiem, który nie tworzy zrębki, tylko to, co z niego wylatuje, to taka, powiedzmy, gałęziówka. Dosyć drobna, która nadaje się do pieca. Ale na pewno nie na ścieżkę, nie na ściółkę, ani nic takiego. Ale że jestem strasznym Januszem i przez to się to też wszystko zaczęło, to i tak mam zamiar go wykorzystać i zmielić chociaż to, co tutaj poprzyciągałem z granicy działki, gdzie będzie stał płot, no bo nie jest mi to do niczego potrzebne, więc to sobie zmielę i zostawię, żeby sobie się kompostowało czy coś, no nie wiem. A do tej sytuacji doprowadziło właśnie moje januszerstwo, bo udało się zdobyć tą pierwszą zrębkę do ogródka za darmo i uznałem wtedy, że ni cholery, nie zapłacę za zrębkę, tak? Jest dużo gałęzi za darmo na Eliksie, na Marketplace, na Facebooku i mówię, będę jeździł, zbierał to na płotek, a resztę sobie zmielę, nie? No i stety lub niestety zaraziłem tym pomysłem Marcela. Stracił czujność. Normalnie jest dosyć odporny na moje głupie pomysły, a na ten się dał złapać i straciliśmy na to kupę czasu. Kilka wolnych dni na to poszło, żeby te gałęzie pozwozić do niego. No i tak czy tak będziemy musieli to zmielić. Tylko jakimś innym rębakiem. Okazuje się teraz, jak patrzę, że wszystkie inne, które mogę wypożyczyć, będą ok. A wziąłem tego, bo był najtańszy. Także tak. Dzisiaj będziemy mielić te gałęzie na coś, co w ogóle nie jest mi potrzebne, bo jestem Januszem, a w ogóle to jest 30 stopni, a w kabinie żuka było milion i już zdycham, a jeszcze nawet nic nie zrobiłem. No, to tak jak już wspominałem, trzeba mieć szczęście w życiu.
Oczywiście on zgasł, bo wyłączyłem mu paliwo zamiast włączyć. A ten sznurek już ma dosyć i zastanawiam się, czy dam radę go odpalić, czy pęknie zaraz znowu, bo się siepie w palcach. A oczywiście nie wziąłem wkrętarki, żeby móc go odpalić w inny sposób. Jest bardzo możliwe, że skończy się to dużo szybciej niż planowałem. O, patrzcie, zrębeczka. Stroiki, kurwa, można robić. No, jakoś to idzie w miarę. Chyba... jest połowa. No, myślę, że połowa za mną. Nie wiem, jak ktoś nie oglądał poprzedniego filmu z Zadupia, gdzie Martynka wyszła z siebie. Tam było widać, ile tutaj było na tej kupie, to polecam film. Można zobaczyć i nauczyć się też paru przekleństw. Także zapamiętajcie sobie, że Red Dragon Standard RS120 to jest rębak, który nie tworzy zrębki, tylko tworzy takie coś. I możecie sobie potem tym chyba napalić w piecu. I też docencie tutaj moją głupotę, że wziąłem coś tak wielkiego i nie jestem w stanie tego zdjąć z paki i teraz muszę wrzucać te gałęzie tak wysoko tam do tego wrzutu i wszystko mi leci na łeb i na ryj. Zajebiście. No i mamy to. Tyle wyszło tych ogryzków. No kubka się zmniejszyła dosyć znacznie w porównaniu jak to wyglądało wcześniej. Z całej tej hałdy co tutaj była zostało nam 6 słupków i trochę takich śmieci na ognisko i to było na tyle. No i to ogryzki, nie? Także jeżeli... jeżeli zdaje się wam, że macie dużo gałęzi, to dobrze, myślicie, zdaje się wam. Tu mi więcej zajęło obcinanie sekatorem tych bocznych gałęzi i piłą, niż samo to mielenie. Taka hałda, co tu było widać, jakbyście mieli to tylko ładować, to taki rębak to załatwia sprawę w może 2 godziny.
Także tak, wiem, że czasami po przycięciu, czy tam ścięciu jakichś drzew, wydaje się, że jest tego od cholery, ale nie jest. Także polecam raz w roku wynająć sobie rębak i po prostu to wszystko zmielić już, tylko najlepiej najpierw sprawdzić, jaki rębak wynajmujecie, bo może być potem lipa i potem są złamane młotki i inne takie rzeczy. No, ja oczywiście miałem zamiar uczyć się na własnych błędach i dalej będę tu zwoził te darmowe gałęzie. I po prostu następny rębak wynajmę taki jak trzeba. I no. I będę się z tym męczył dalej, bo lubię. Bo lubię cierpieć. Dziękuję za uwagę i do widzenia.